sztywna. Super sztywna i super delikatna i sztywna. Super sztywna. Czekaj, bo już mi się mózg lasuje od tej pogody. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Presto i Nowej Wsi z Polska i zapraszam na prezentację flagowych sztyc do podbieraka. Seria nowych sztyc nazywa się Response. W tej serii znajdują się trzy sztyce oraz dopałka. Najwyższym modelem w tej serii jest sztyca Response Ultra. Niezwykle sztywna, bardzo lekka, naprawdę rewelacyjna sztyca, myślę, którą docenią najbardziej wymagający wędkarze. Sztyca ma 4 metry długości, składa się z trzech elementów i na dwóch elementach jest umieszczony gwint, więc w zależności od tego, czy potrzebna jest bardzo długa 4-metrowa sztyca, wtedy wykorzystuje się 3 elementy. Jeżeli potrzebna jest krótsza sztyca do na przykład szybkościowego łowienia, używa się krótkich wędzisk, wtedy warto zdjąć ten najcieńszy element i na drugim elemencie też jest gwint i tam wkręcić czaszę podbieraka, wtedy się uzyskuje bardzo lekką, bardzo sztywną sztycę, którą bardzo wygodnie się operuje. Kolejną sztycą w serii jest sztyca Response Competition. Ona niewiele ustępuje parametrami tej sztycy Response Ultra. Jest troszeczkę cięższa, ale podobnie jak tamta składa się z trzech elementów, ma 4 metry długości i ma gwint umieszczony na dwóch elementach. Trzecią sztycą skierowaną do wędkarzy łowiących na komercji, takich wędkarzy no, wymagających, to jest sztyca Response Carp, dwuelementowa sztyca, bardzo mocna, bardzo sztywna i przy tym niezwykle lekka. I do tych wszystkich sztyc jeszcze jest dedykowana przedłużka, więc jeżeli ktoś chce uzyskać dłuższą sztycę, może dodatkowo dokupić przedłużkę. Ta przedłużka ma ponad metr długości, więc jeżeli chcecie uzyskać podbierak 5-metrowy, no to należy kupić sztycę Response Ultra lub Competition i dokupić tą przedłużkę. Jeżeli potrzebna jest bardzo mocna sztyca karpiowa i długa sztyca karpiowa, no to wtedy sztyca Response Carp oraz też ta metrowa przedłużka. Wszystkimi tymi sztycami się bardzo dobrze operuje. One są lekkie, sztywne. Nawet przy pełnej długości tą metrową przedłużką naprawdę dobrze się operuje tą sztycą, no nie trzeba jakoś wiele siły w to wkładać, żeby przy pełnej długości podebrać rybę. Przy włożeniu do wody podnosimy po prostu podbierak, on się nie wygina, tylko czasza unosi się nad wodę, więc bardzo szybki, bardzo wygodny podbierak. Oprócz tego, że te sztyce są wykonane z najwyższej jakości włókna węglowego, mają świetną budowę, no bo w dwóch elementach mają zamontowany gwint, który jest dodatkowo przynitowany, żeby bardzo mocno się trzymał tych elementów i gdzieś nie wypadał przy podbieraniu dużych ryb, no to mają też takie wypustki, taki naniesioną taką fakturę w miejscach, które jest to potrzebne, czyli w dolnej części sztycy, tam gdzie trzymamy podbierak, żeby chwyt był pewniejszy, ale także takie zgrubienia występują i takie wypustki występują w pobliżu łączenia elementów, czyli jak chcemy złączyć dwa elementy albo je rozłączyć, no to wtedy w tym rejonie mamy takie wypustki z literką R i dzięki temu mamy pewny chwyt, nawet gdy ręce mamy mokre, czy ręce są zgrabiałe, wtedy bardzo wygodnie można i pewnie ten podbierak zarówno złączyć, jak i rozłączyć. Powierzchnia tych sztyc, oprócz tych elementów, które no, są z tymi wypustkami, jest bardzo gładka, więc bardzo też wygodnie się tą sztycą operuje. Jeżeli trzeba szybko tą sztycę wysunąć lub cofać, no to wtedy można to zrobić bardzo dobrze. Ręce się, powiedzmy, nie kolokwialnie powiem, nie przycinają na tej sztycy, tylko to bardzo gładko ta sztyca chodzi w rękach. Sztyce są zapakowane w plastikowe tuby, dodatkowo są zapakowane w pokrowiec i zabezpieczone korkami z jednej i z drugiej strony, więc żeby tę sztycę rozłożyć, wystarczy zdjąć korek górny, dolny, wyjąć elementy od dołu, no bo sztyce wszystkie są nasadowe, złożyć sztycę i korek, który jest na dole, trzeba go z powrotem włożyć, żeby zabezpieczyć dolną część tego podbieraka, która
no, ochroni tą część przed jakimiś wyszczerbieniami, gdy będziemy operować i ten podbierak odkładać gdzieś na brzeg. Do moich zastosowań potrzebne będą z tej serii dwie sztyce, albo sztyca Competition, albo Ultra. No to zależnie kto, jaki budżet chce na to przeznaczyć. One naprawdę obie są świetne. No ta Ultra to jest no naprawdę najwyższa puła, Competition jest niewiele gorsza, ale obie pomimo wszystko to są topowe sztyce. Topowe, naprawdę świetne sztyce, więc któraś z tych sztyc, która ma 4 metry długości, oczywiście dopałka też do tej sztycy, więc jeżeli to się rzadko zdarza przy łowieniu na feeder, ale nieraz jest tak, że gdzieś trzeba rybę daleko od brzegu podebrać, łowi się długim feederem, jakieś roślinności są i zależy nam na tym, żeby ta ryba gdzieś tam, nie trzeba było przez te roślinności tej ryby przeciągać, no to wtedy tą rybę warto długim podbierakiem podebrać. Oczywiście te sztyce można też skrócić i przy łowieniu szybkościowym też na pewno można chwilę przy każdej rybce zaoszczędzić, bo tą sztycą się bardzo dobrze operuje. Myślę, że sztyca Response Carp także mi się przyda na komercji, szczególnie podczas zawodów. Na pewno też będzie bardzo wygodnie tym podbierakiem podbierać ryby, szczególnie przez to, że jest on bardzo sztywny, czyli jak będę, nie wiem, miał tutaj szalejącego karpia, będę chciał go szybko podebrać, no to wykonam dosyć prosty ruch i jak będę chciał podnieść sztycę do góry, to ta sztyca przez to, że jest bardzo mocna i sztywna, ona cały czas będzie sztywna, nie będzie się wyginać albo się niewiele tylko ugnie. Dzięki temu będę mógł unieść obręcz podbieraka nad wodę i utrzymać rybę w podbieraku. W podbierakach takich miękkich, gdzie ta rękojeść się wygina, to obserwujemy taki efekt, że wkładamy podbierak do wody, podnosimy sztycę do góry, podbierak stawia tak duży opór, że sztyca się wygina, można powiedzieć, no, w taki pałąk. Nam się wydaje, że podnieśliśmy podbierak, a tak naprawdę to z nad wody jeszcze żadna obręcz nie wyszła i zdarzało mi się na przykład kiedyś, jak nie miałem takiego sztywnego podbieraka, że ryba potrafiła, pomimo tego, że wydawało mi się, że jest podebrana, potrafiła uciec, odpłynąć i niestety traciłem swoją zdobycz. Dlatego te sztyce mi się przydadzą. Ewentualnie, gdy potrzebowałbym sztycy karpiowej dłuższej niż 3 metry, co zdarza się przy łowieniu też długim kijem do metody, przy odległościowym łowieniu, czy przy na takim jakimś wyższym brzegu albo niewygodnym brzegu, no to wtedy wykorzystam tą przedłużkę także do sztycy Response Carp. Sztyca Response Ultra waży 274 gramy. Response Competition jest cięższa o 11 gramów, czyli waży 285. Response Carp, 3-metrowa sztyca, waży 227 gramów. Natomiast ta metrowa przedłużka waży 100 gramów. Jeśli szukacie bardzo sztywnych sztyc, bardzo mocnych sztyc do podbieraka, na pewno te sztyce spełnią wasze oczekiwania, więc ja je bardzo serdecznie polecam. Bardzo dziękuję, że byliście do końca filmu i zapraszam na kolejny film.